Но кто з нас не любит сладичі, як, наприклад, всюди знані цукерки Рафаело, так як наші гвязди, з которыми стичь медичає на інаугурації Рафаело 2018 року. Причіж Рафаело виражує венце, ніж тисячон слов. Повідь, чим чи кояже смак Рафаело? Rafaello to jest zawsze taka rozkosz, takie dolce vita i taka możliwość trochę poflirtowania z życiem. To jest grzech, ale warty smacznego przeżycia. Z czym się kojarzy smak pralinek Rafaello? No przede wszystkim z... Mi się kojarzy trochę z wakacjami, ale trochę też ze świętami. I z taką leciutko grzeszną przyjemnością. Z taką lekkością, z czymś takim... Z dniem mamy. Ze słodyczą, która jest bardzo wyrafinowana. Tak jest. Ja generalnie chyba nie zaliczam się do romantycznych osób. Natomiast Rafaello rzeczywiście kojarzy się też z romantyzmem. Ja bardzo chętnie mogłabym zjeść Rafaello bez tego romantyzmu. Powiedz, z czym ci kojarzy smak pralinek Rafaello? Ja kocham. To jest coś idealnego dla mnie. To jest taka... Idealna mikstura, którą zawsze dawałam babci, zawsze jadłyśmy razem, więc Rafaello to jest takie idealne połączenie orzecha i kokosa. Kocham. A na co dzień nie jem słodyczy ze względu na moją pracę i na to, żeby utrzymać ten zdrowy tryb życia. Wiadomo, słodycze dodawałem trochę boczków, ale jak jest taki cheat day, to jak najbardziej sięgam po Rafaello. Zdecydowanie z latem, lekkością, jakimś taką niezobowiązującą atmosferą. Czy jesteś tą osobą, która bardzo lubi słodyczy? Czy bardzo, to chyba nie, ale nie potrafiłabym z nich zrezygnować tak zupełnie.